Młode ciało jest bardzo banalne do malowania, czy do rysowania. Wierzcie mi, to są piękne dziewczyny, piękni mężczyźni i oczywiście je można też pięknie namalować. Ale jeżeli chcemy kolorystycznie wyrazić ciało kobiety, czy ciało mężczyzny, które jest powiedzmy troszkę starsze, to wtedy mamy niesamowite kolory. Naprawdę, wystarczy tylko sobie wyobrazić. Ja tylko powiem taką małą dygresję. Kiedyś zdarzyło mi się malować starszą, rysować właściwie, na Akademii Sztuk Pięknych w Wieniu starszą kobietę, która strasznie gadała. Kręciła się, gadała, chodziła, ruszała głową, ale układ, znaczy, przepraszam, nie chodziła, tylko ruszała rękami, głową i tak dalej. Natomiast układ miała po prostu nieruszony. Była to zawodowa modelka, która okazało się, pozowała jako młoda dziewczyna, po koszce jeszcze. Wtedy, jak ja ją malowałem, miała 60 kilka lat. Bardzo dobrze wspominam to malowanie i te rysunki modela. Teraz mieliśmy ostatnio w Kazimierzu rysunek modela, młoda dziewczyna pozowała, ale wydaje mi się dalej, że w malowaniu modela jest jeszcze znacznie więcej rzeczy niż tylko samo ciało, które może pociągać. Tylko jedno. Podam ją Asi, żeby też opowiedziała o swoim malowaniu. Chcę powiedzieć tak technicznie, że w tym momencie, ponieważ chodzi o szybkość, chciałbym wam pokazać, jak jest rezultat, używam tuszarki. Dawno temu narzuciłem to, bo czatem rozgania się plamy niepotrzebnie, po prostu tą gaciekli. Ale na papierze aż. O, zobaczcie, tutaj rozgania się niepotrzebnie plamy, nie? Tworzy się czatem. Ale na aż płonie bardzo fajnie farbę. Ja nie używam tu dużo tej wody, więc można szybciej to wytuszyć i ewentualnie zetrzeć gumę, żeby wam pokazać, jaki jest rezultat później końcowy. Tak się właśnie dowcipni moi koledzy pytali, której gumy używam na plenerach najczęściej. Nie będę kontynuował tematu. Ja skończyłam Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego, ale wiele lat zajmowałam się architekturą wnętrz. Więc ja jestem pośrednio między Beatą, a tutaj kolegami. Więc droga moja była bardzo taka techniczna. Starych.
starych technik, nie używam tych nowoczesnych farb, które są na innych zupełnie spoiwach, też farby kory amerykańskie, które mają syntetyczne spoiwo, ale ja jakoś jestem bardziej przekonana do tej natury, do której gdzieś uciekłam i jest to na tym moim malarstwie. Dziękuję.